Dzisiaj będzie słów kilka o pewnym pięknym drzewie, które wedle starych legend przyciąga szczęście i miłość. To wideo dedykuję Hani z wielkim podziękowaniem za jej pomoc. Przy okazji chciałam też podziękować wszystkim za subskrypcje i lajki. Bardzo je sobie cenię. Tym bardziej, że dobrze by było, gdyby kanał zaczął na siebie choć troszeczkę zarabiać. Może wtedy udałoby się robić bardziej profesjonalne filmiki. Jarzębina, a właściwie jarząb pospolity, to jedno z najpiękniejszych drzew w polskim lesie. Od pradawnych czasów uważano jarzębinę za drzewo o specjalnej mocy, przyjazne człowiekowi, wzmacniające jego siłę psychiczną i fizyczną, obdarzające pozytywną energią. Jarzębina pomaga wsłuchać się w siebie, wyostrza intuicję, ale i pozwala przezwyciężyć nieśmiałość. Chroni przed porażkami i przyciąga sukcesy. Dzięki niej decyzje podejmuje się szybciej i trafniej, a błędy popełnia rzadziej. Od dawna wierzono też, że drzewo to ma moc oddalania i neutralizowania uroków. Jarzębina uznana została również za symbol wrażliwości, miłosnych dylematów i tęsknoty. Pod nią często umawiali się na spotkania zakochani. W prastarym celtyckim horoskopie jarzębina patronuje ludziom urodzonym na początku kwietnia i na początku października. Mają oni być szlachetni i wrażliwi, bardzo uczuciowi, a ponadto wierni w swoich uczuciach. I tak jest chyba istotnie, co mogę zaświadczyć, ponieważ aż 4 osoby spośród moich bliskich i przyjaciół urodziło się właśnie w tym okresie, a więc pod wpływem jarzębiny. Owoce i gałązki jarzębiny używane są w magii od dawna. Nasi przodkowie używali owoców jarzębiny jako ochrony przed złymi mocami, plotąc z niej wieńce lub nosząc ususzone owoce w kieszeni. Wieśniacy nie wychodzili z nocy z domu bez paru suszonych jagód schowanych w ubraniu. Wierzono, że umieszczając gałązki jarzębiny na dachu lub nad drzwiami domu, można ochronić domostwo przed uderzeniem pioruna. W Wielkiej Brytanii jarzębinę nazywano rowan i często nazywano też tak dzieci. Miało to być imię przynoszące szczęście w życiu. I może jest tak istotnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak dużą karierę zrobił pewien skromny inżynier, Rowan Atkinson, znany publiczności na całym świecie jako jaśpa sola. Uważano też, że jarzębina jest w stanie odstraszać wiedźmy i strzygi. Powiadano, że nawet mała gałązka wystarczy, aby zabezpieczyć się przed rzuceniem uroku. W średniowieczu wierzono, że czarownice potrafią odebrać krowom mleko, uniemożliwiają też ubijanie masła. Stąd też z drzewa jarzębiny wyrabiano między innymi pałki do ubijania masła, a nawet skopki i stołeczki używane do dojenia. Drzewo jarzębiny było też tradycyjnie wykorzystane do wyrobów rzecion, kołowrotków, uchwytów narzędzi lub wędek. Umieszczenie gałązki jarzębiny przy wezgłowiu łóżka miało zapewniać spokojny, zdrowy sen, wolny od wszelkich koszmarów. W Walii sadzono jarzębiny w okolicy cmentarza, aby zmarli spoczywali w spokoju i nie wstawali z grobów, aby straszyć żyjących. Często też zaszywano kilka suszonych jagód w dziecięcych ubraniach, a także rozrzucano dojrzałe jagody wokół miejsca, które chciało się otoczyć szczególną ochroną. Z jarzębiny wytwarzano również chętnie różdżki, używane do poszukiwania najlepszego miejsca na studnię. Jarzębinowe talizmany miały też chronić przed zranieniem i chorobą podczas podróży. Miały też przynosić duchowe oświecenie. Jarząb pospolity był jednym z drzew najbardziej cenionych przez pradawnych druidów. Podobno palili oni ogniska z jarzębinowego drewna, aby kontaktować się ze światami i przewidywać przyszłość. W zasadzie we wszystkich krajach europejskich i azjatyckich jarzębina cieszyła się ludzką życzliwością. W wielu krajach na świecie mówi się, że sama obecność jarzębiny w ogrodzie zapewnia rodzinie szczęście i wielką ochronę. Czasem wykonywano nawet krzyże z jagód jarzębiny i wiązano czerwoną nicią jako ochronny znak.
Skandynawii do dziś wierzy się, że jarzębina chroni dom i mieszkającą w nim rodzinę przed nieszczęściami. Tylko Bieszczadcy Łemkowie nie mieli do niej przekonania, gdyż uważali, że w jej koralach ukrywa się diabeł, który namówił Judasza do zdrady i dlatego nazywali ją Judyną. Jarzębina to popularne drzewo nie tylko ze względu na swój ciekawy wygląd, ale przede wszystkim ze względu na łatwość w uprawie. Już wiele lat temu sadzono ją w miastach, przy szkołach, parkach oraz nawet wzdłuż ulic. Jest bowiem bardzo odporna na mróz i suszę oraz na zanieczyszczenia powietrza. Owoce jarzębiny są też bardzo lubiane przez ptaki. Niedarmo jej łacińska nazwa to Sorbus aucuparia, czyli jarzębina ptaszników, gdyż właśnie owoce jarzębiny stanowiły popularną przynętą dla ptaków łowionych do klatek, takich jak gil, drost, jemiołuszka czy jarząbek. Jagody bywają również pożywieniem dla innych zwierząt leśnych, m.in. saryn i borsuków. Poza tradycyjną jarzębiną, czyli jarząbem pospolitym, w Polsce występują inne gatunki jarzębin, a właściwie jarzębów. Jarząb mączysty i jarząb szwedzki, oba odpowiednie na przetwory. Najciekawszy jest jednak jarząb domowy, czyli Sorbus domestica, którego duże owoce przypominają malutkie gruszki. Są też bardzo soczyste i słodkie. Można je spożywać na surowo, nie obawiając się żadnych sensacji żołądkowych. W Czechach i na terenie byłej Jugosławii, gdzie drzewa te były bardzo popularne i nazywane oskorusza, można zobaczyć potężne, kilkusetletnie nawet jarzęby w wielu wsiach. Ja dwukrotnie próbowałam posadzić je w moim ogrodzie. Niestety nie udało im się przetrwać nawet łagodnych zim. Teraz jednak na rynku pojawiły się bardzo odporne jarzębiny o kolorowych owocach, które można jeść nawet na surowo bez obaw. Szczególnie godne polecenia są tak zwane sorbaronie, czyli krzyżówki jarzębiny z aronią, o soczystych, ciemnych owocach. Możecie je znaleźć już w wielu szkółkach, a nawet na Allegro. Od wieków jarzębinę wykorzystuje się w medycynie naturalnej. Do celów leczniczych używa się głównie kwiatów i owoców, choć właściwości prozdrowotne mają także liście, łodygi oraz kora jarzębiny. A warto wiedzieć, że owoce mają więcej karotenu niż popularna marchewka. Dodatkowo są bogate witaminą C, dlatego jarzębina jest chętnie wykorzystywana jako naturalne remedium zabezpieczające przed przeziębieniem czy grypą. Przede wszystkim warto zażywać ją w okresie obniżonej odporności, by w ten sposób wspomóc organizm i uniknąć infekcji. Poza witaminami owoce jarzębiny zawierają też garbniki, kwasy organiczne i antocyjany, które są barwnikami o cechach antyoksydacyjnych. Wiele osób ma obawy co do jedzenia owoców jarzębiny, ponieważ utarło się przekonanie, iż są one trujące. Obawy te wynikają z faktu, iż owoce jarzębiny surowe zawierają kwas parasorbowy, a ten może być rzeczywiście toksyczny, choć tylko w większych dawkach. Odnotowuje się między innymi wymioty czy zaburzenia trawienia po zjedzeniu większej ilości owoców jarzębiny na surowo. Kwas ten jednak przekształca się w nieszkodliwy, a nawet korzystny dla zdrowia kwas sorbowy po wysuszeniu owoców lub ich przemrożeniu. Zatem, aby mieć pewność, że nie nabawimy się żołądkowych sensacji, należy przed zjedzeniem owoców jarzębiny wstępnie je przemrozić lub wysuszyć, o ile te owoce, będąc jeszcze na drzewie, nie przeszły pierwszych przymrozów. Już starożytni Rzymianie stosowali jarzębinę na wzmocnienie naczyń krwionośnych i serca. W średniowieczu dość powszechne było przekonanie, że jarzębina zmniejsza libido, tak więc zalecano jej przetwory tym, którzy pragnęli zachować wstrzemięźliwość. Owoce jarzębów doskonale nadają się na przetwory. Można z nich robić dżemy, galaretki, wina owocowe czy soki. Dżemy z jarząbu zwyczajnego, czyli jarzębiny, były kiedyś bardzo popularne w Wielkopolsce. W innych częściach Polski robiono je rzadziej, ale na przykład kurpie suszyli jarzębinę na zimę, robiąc z niej duży zapas. Niewątpliwie najbardziej chyba godne polecenia jest
suszenie owoców jarzębiny, które potem możemy wykorzystać na wiele sposobów. Możemy parzyć jej jako zwykłą, bardzo smaczną herbatę, która sprzyja zdrowiu, a także wzmacnia nerki i wątrobę, a także używać jako dodatku do chleba czy ciast, na przykład zamiast rodzyny. Warte przygotowania są też dżemy, przeciery, konfitury czy marmolada jarzębinowa, nie wspominając o jednym z naszych najlepszych produktów eksportowych, pysznym jarzębiaku, czyli nalewce jarzębinowej. Jak zawsze znajdziecie kilka ciekawych przepisów poniżej w opisie. Zapraszam Was serdecznie do wyprawy po ostatnie w tym roku owoce jarzębiny, a także do posadzenia sobie w ogródku drzewka, które na pewno przyniesie Wam szczęście, a przynajmniej przyciągnie do ogrodu wielu skrzydlatych przyjaciół. I to już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia.